A jeśli chodzi o plany ślubne, na jakim to jest etapie? Zrobiłam krok do przodu, zaczęłam myśleć o terminie, zaczynam planować, szukać miejsca. Kiedy te terminy są właśnie wolne, kiedy są miejsca dostępne? Chciałam, wiesz co, czerwiec przyszłego roku. Ponoć może być to realne. Nie potrzebuję weekendu, więc, więc może być w tygodniu, więc już jakiś krok jest. To jest w ogóle, wiesz, zajęło mi to 2 lata, prawda? Żeby to przemyśleć. Jestem bardzo szybka w tym temacie, ale już postaram się zebrać takich informacji, co bym chciała, jak bym chciała, gdzie bym chciała, więc do przodu. A dlaczego tak długo po prostu czekaliście z Oskarem na to, żeby podjąć decyzję o sformalizowaniu związku? No bo jednak wiesz, wspólne mieszkanie, dziecko, a tego ślubu nie było. Nie twierdzę oczywiście, że to musi być, żeby rodzina była szczęśliwa i zgodna i w ogóle, ale wiele osób się zastanawiało, ja też i dlatego pytam. Ale zaręczyny były dużo wcześniej, tylko że ja wam powiedziałam o tym po roku, tak? Ale ślubu nie było. A ślubu nie ma i właśnie Oskar zadaje mi to pytanie prawie każdego dnia, ale to wynikało z tego, że ja po prostu, no zawsze w większości tak jest, że to kobieta tam, wiesz, spełnia się, realizuje, jak to ma wyglądać. I tak też jest, że jakby to Oskar zostawił mnie, a przez to, że, wiesz, jest małe dziecko, ja miałam dużo pracy, jak się Nelu urodziła, to też taki duży boom tutaj się wokół mnie dział, więc dużo było projektów i trochę nie miałam takiej przestrzeni, żeby się zastanowić nad tym, jak ma to wyglądać. I to tylko wynika z tego, że po prostu nie znalazłam takiego czasu na organizację tego. Teraz Kasia, jakiś czas temu Kasia Warnke opowiedziała o tym, że jak dziecko pojawiło się na świecie, to trochę zniszczyło to po prostu jej relacje z Piotrkiem, zaburzyło to tryb życia, do którego się przyzwyczaili. Czy ty nie miałaś takich obaw na przykład, że pojawienie się dziecka na świecie też w jakiś sposób zweryfikuje wasz związek? Nie, dlatego że my jesteśmy wariatami. Oni też byli. Tak, i ja mam takie przeświadczenie, że to co... To jest tylko nasze. Wiem, że to dla ludzi będzie bardzo dziwne, co powiem. Ale że ja uważam, że tak, jak ludzie są w sobie tak zakochani, jak pojawia się dziecko, to wszystko łatwiej jakby przychodzi. Bo pojawienie się dziecka to nie jest prosta historia. To, wiesz, bycie mamą to wiąże się tylko, wiesz, jakby z trudem, no bo miałam nieprzespane noce, nadal wstawała co 2 godziny, nadal wstaję o 5-6 rano, jesteś niewyspana, zmęczona, więc jak ten związek gdzieś tam długo trwa, masz inną taką cierpliwość jakby też do siebie. A u nas było tak, że my podjęliśmy świadomie tę decyzję, że w ogóle chcemy. Oskar powiedział, ja mam dziecko, jestem świadomy tego wszystkiego, ja chcę, jestem totalnie zakochany. Ja powiedziałam, że ja też. I my zrobiliśmy wszystko odwrotnie. Więc my mamy taką ogromną cierpliwość, miłość do siebie i mam nadzieję, że ona będzie trwała. I tak uważamy, że w sumie nam się dzięki temu udaje i nie jesteśmy zmęczeni tym jakby macierzyństwem, no bo tak bardzo jesteśmy cały czas w sobie zakochani i tak umiemy się dzielić tym wszystkim. Powiedz mi jeszcze w takim razie, czy mieszkanie, w którym mieszkacie, bo często się o nim pisze, że willa za 9 milionów, za 9 chyba, co nie? No coś takiego. Inflacja rośnie. Domy, basen postawiliśmy, a ile to nadal teraz? 9 milionów. To ile teraz? Nie, 12? Więcej. O, holender. Nie macie takiego pomysłu albo chęci po prostu, żeby się gdzieś przenieść, zmienić coś i tak dalej? Absolutnie, to było nasze jakby marzenie, ten dom, jakąś nierealną historią, którą nam się udało zrealizować. Codziennie w tym domu czujemy się, jakbyśmy byli na wakacjach. To jest spełnienie, no co się dzieje? No bo basen jest, duży jest, pomieszczenia jest można zmieniać. Dokładnie, więc na razie spełniło się moje marzenie, o którym marzyłam już bardzo długo i nie wyobrażam sobie innego miejsca. A ty jesteś taką panią domu, która, wiesz, chodzi, sprząta, zbiera te skarpety, jak są na przykład, czy Oskara, czy córeczki, jakieś rzeczy, czy jednak pani gosposia? Ja jestem panna, perfekcjonistka, pedantyczna, chociaż jak urodziłam dziecko, to w ogóle przeszło mi. Gdzieś, zresztą dużo o tym mówiłam, że nawet chodziłam na terapię, potrafiłam poduszki przestawiać o wiesz, o centymetr, żeby były idealne. Jak miałam panią do sprzątania, to sprzątałam przed nią. Nagle urodziło się dziecko, śpisz po 2 godziny, naprawdę nawet pielucha na podłodze ci
nie przeszkadza. Więc to była najlepsza terapia, nie trzeba było płacić 200 zł za godzinę, żeby wyleczyć się z tego. Ale oczywiście ja sprzątam, ja ogarniam, ale też mam pomoc. Jakby mam na to możliwości i pracuję, więc pozwalamy sobie na to, żeby pani nam pomagała, ale też ja się realizuję, ja to lubię. Pięknie, dziękuję. Realizuj się dalej. Kąp się dużo w basenie, póki jesz. Sprzątaj też. Dokładnie. Jak wiesz, niektórym to sprawia radość. No tak, no właśnie jestem takim wariatem, ale ja zawsze tak miałam. W sensie, kto mnie śledzi na Instagramie, to ja po prostu jestem, wiesz, trochę taką Grażyną. Ja sobie lubię posłuchać. Nie śmiejemy się pokazać z Grażyn, kobiet o imieniu Grażyna, żeby nie było. Ja jestem Grażyna, więc ja mam przyzwolenie na to, żeby to mówić. I to, kto mnie zna, to zna całą historię jakby tego. Tak, no mi sprawia przyjemność.